bycie dłużej w danym kraju powoduje to, że zaczynamy w tym kraju normalnie żyć. Już nie tak bardzo jak turysta, tylko jak taka osoba, która w tym kraju no po prostu mieszka i żyje. Czyli dzisiaj właśnie przyszedł czas, żeby zrobić przegląd w skuterze, żeby zapłacić podatek, żeby załatwić właśnie jakieś urzędowe sprawy i jakieś takie sprawy, które załatwia się normalnie też w Polsce. No bo osoba, która przyjeżdża tutaj na tydzień, na dwa, na wakacje, to takimi rzeczami i sprawami się nie zajmuje. No ja z racji, że jestem tutaj już czwarty rok, wiadomo, z przerwami na bycia w Polsce, no to po prostu zaczynam tutaj już tak po części normalnie żyć. Więc z racji tego, że mamy skuter, to po prostu trzeba załatwiać jakieś takie normalne sprawy i pomału wdrażać się tutaj w to życie, tak jak normalni, którzy tutaj mieszkają od lat. No więc właśnie jestem teraz w takim urzędzie, urząd? Nie, w stacji diagnostycznej. O, w stacji diagnostycznej, która sprawdza mój skuter, jakieś tam dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Pan teraz wsiadł, gdzieś pojechał. Ja sobie siedzę w takiej poczekalni, na szczęście, gdzie jest włączona klimatyzacja, gdzie jest chłodno i można normalnie przeczekać ten czas, bo gdybym miał tam czekać na słońcu, to by była masakra. Tutaj po prawej stronie jest biuro, gdzie tam wszystko się odbywa, jakieś dokumenty, paszporty, ksera, opłaty i tak dalej. No tak, normalne, stacja diagnostyczna, gdzie właśnie przed chwileczką tutaj panowie przyjechali też taką furą, jak tą, którą tutaj widzicie za drzwiami. Coś tam debatują, jaka ta skrzynia wielka może być, jak gdzieś tam coś tam. I takie różne rzeczy się tutaj teraz właśnie w tym miejscu załatwia. Również przyszedł czas, żebym ja załatwił tutaj swoje. No i mam poczekać pół godzinki i prawdopodobnie wszystko zostanie załatwione. Zapłaciłem 6000 batów za podatek za skuter, żeby móc nim jeździć przez kolejny rok. To jest około 720 zł. Tyle to kosztuje tutaj. Ubezpieczenie jest tutaj bardzo tanie na skuter. Kosztuje około 100 zł na rok. Nie wiem, dlaczego jest takie tanie. Kurczę, u nas taki przegląd czy podatek za to, żeby można było jeździć na następny rok, to się płaci 100 zł za przegląd i praktycznie tyle, a za ubezpieczenie się właśnie płaci 2000, w zależności od tego oczywiście jakie auto i jakie ma się zniżki i tak dalej. Dobra, 500 zł, 800 zł, 5000 zł płaciłem też za auto raz. Więc u nas jest za ubezpieczenie drogo, a za taki przegląd i jakiś podatek za to, żeby można było w ogóle jeździć za auto, jest tanio, no bo w sumie nie płaci się chyba podatku za to, żeby można było poruszać się autem w Polsce po ulicach, a tutaj właśnie na odwrót. Za podatek, za to, żeby można było się tutaj nim poruszać przez następny rok, trzeba zapłacić, kurczę, aż 700 zł skuterem, a ubezpieczenie tylko 100. Także taka różnica. I ja sobie siedzę i czekam. Akurat nie ma już teraz nikogo tutaj, nie ma ludzi, także zostałem przyjęty od razu. Mam nadzieję, że wszystko szybko, sprawnie przejdzie i będę mógł wrócić do domu. Oczywiście na początku przerażały mnie takie rzeczy i taka sama myśl o tym, że takie rzeczy będę musiał załatwiać gdzieś jeszcze w takim obcym kraju jak ten tutaj, Tajlandia, gdzie po tajsku umiem tylko powiedzieć dzień dobry i dziękuję, a totalnie nic nie rozumiem, nic nie jestem w stanie więcej powiedzieć. No ale z czasem gdzieś poznaje się jakichś ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy mają tutaj jakieś znajomości, z czasem gdzieś się dowiadujemy, jak to wszystko załatwić. I z czasem też wszystko jakoś tak łatwiej przychodzi i po małym kroczku gdzieś te sprawy o wiele łatwiej się załatwia. No i w końcu już się podejmuje taką właśnie decyzję, że właśnie chce się, że po prostu jest się w stanie to załatwić, więc już po czasie mieszkania tutaj dłuższym, czy w ogóle w jakimś innym kraju, gdzie na początku może nas przerażać to, jak załatwić to, jak załatwić tamto, to po czasie po prostu wszystko gdzieś samo się rozwiązuje, tak jak w życiu. Także nie ma się co przerażać, jak ktoś ma zamiar, po co to mówię, po to mówię, że jak ktoś ma zamiar wyjechać gdzieś do jakiegoś obcego kraju, bo mu się tam podoba i chce tam mieszkać i jest jakby chciałby coś zmienić w swoim życiu. O wow, kafelka jest taka, co się rozlatuje i właśnie szczeliła i się wystraszyłem. Jeśli ktoś ma zamiar właśnie wyjechać gdzieś do jakiegoś kraju, tylko go przeraża właśnie to, że będzie musiał gdzieś sam znaleźć sobie mieszkanie, że właśnie jak tam później pójść gdzieś do lekarza, jak się ubezpieczyć, jak nie wiem, właśnie załatwić sobie wizę, jak jakieś właśnie później wynajęcie motoru, czy auta, czy właśnie kupno później te wszystkie dokumenty, jacyś prawnicy, jacyś lekarze, jakieś to, jakieś tamto, to radziłbym nie przejmować się takimi rzeczami. Przynajmniej na pewno nie jeszcze, kiedy jest się w Polsce i kiedy, czy tam w danym kraju, w którym się obecnie jest, bo to wszystko przyjdzie z czasem. Trzeba na początku sobie wyjechać,
mieć trochę czasu, żeby móc gdzieś się poruszać po mieście, pochodzić, pozwiedzać, popatrzeć, gdzie dane rzeczy się znajdują, bo to wszystko widać w sumie na mieście. Tutaj widać, że załatwiają wizy, jak się idzie pieszo, jak się spaceruje, tak jak ja chodzę na kroki, to poznaję różne miejsca. Tu widzę, że załatwia się jakieś wycieczki. A więc jeśli chodzimy właśnie po mieście, spotykamy się z ludźmi, poznajemy nowych ludzi z czasem, pomalutku, to właśnie później to wszystko tak lekko wszystko przychodzi i się nie trzeba martwić o to, jak to coś załatwić, tylko po prostu samo to do nas przyjdzie i sami się dowiemy z czasem, jak to załatwić. Siedząc w Polsce w domu, nie ruszając się, no nie zrobimy tego. Nie poznamy tych ludzi, których byśmy tu poznali, nie zarejestrujemy auta, nie kupimy auta, nie zrobimy tych rzeczy, także trzeba zrobić pierwszy krok, ruszyć się z miejsca, w którym się mieszka, a później cała reszta przyjdzie sama, można powiedzieć. Także taka dobra rada dla Was, żeby się nie bać, żeby się ruszyć i pomalutku zrobić wszystko to, co się chce zrobić, żeby spełnić swoje marzenia, do czego gorąco zachęcam. Przyjechał jakiś pan właśnie z swoim skuterkiem, ale to już Thai. Zostawił tylko książkę pojazdu, skutera, pan wypełni dokumenty, zapłaci i do domu. Ja mam trochę więcej do załatwiania, ale nie ma się czym przejmować. Minęło już jakieś 20-25 minut, a ja sobie dalej w tej poczekalni siedzę i czekam. Nie wiem, pan jak pojechał, tak zniknął, nie ma go. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Przyjechały już chyba dwie czy trzy inne osoby i pojechały i załatwiły sprawę, a ja dalej sobie siedzę i czekam na pana, który pojechał gdzieś na moim skuterku. Takie życie. Tajlandia. Taki turysta, który akurat chowa się tutaj za tym plakatem, ma troszkę lżej niż taki turysta na przykład jak ja, bo ten właśnie turysta, ten pan ma za żonę, dziewczynę, Tajkę, która zna tajski język, która zna tutaj wiele rzeczy, gdzie się udać, jak sprawy załatwić i tak dalej. No więc wielu takich tutaj jest małżeństw czy par, o tak będzie chyba lepiej, którzy właśnie są, że tak powiem, pomieszani narodowo, że jedna osoba jest powiedzmy tutaj turystą, a druga jest albo żoną, albo mężem i załatwiają sprawy we dwoje i jest wtedy dużo prościej niż sam jeden z obcego kraju musi przyjechać i załatwić sobie sam sprawę. Ale tak czy inaczej, wszystko samemu da się załatwić i można to zrobić. Okej, ja już dzisiaj swoje sprawy załatwiłem. Minęło 40 minut i pan wrócił, czyli tylko 10 minut spóźnienia, bardzo mało. Ale jeszcze raz będę musiał się tutaj zjawić w sobotę. Dzisiaj mamy środę, w sobotę będę musiał się tu jeszcze raz zjawić. Już wtedy będzie cały komplet dokumentów dla mnie przygotowany. I wszystko, cała sprawa ze skuterem będzie skończona. Jestem już bardzo szczęśliwy. Mimo, że jeszcze jeden krok został do pokonania, to już tak jest naprawdę bardzo dobrze. Ależ mnie pan przekrzykuje z tą kosiarką. No, ale ma co kosić. Trawa jak, nie wiem co, zarosło. Bardzo jestem ciekaw, bo tu obok jest jakieś menu, Thai food, a ja w sumie nie jadłem śniadania. Chętnie bym zobaczył, co tam dobrego do jedzenia mają i jakie są ceny. A więc może podejdźmy. Nie chciałem tak nagrywać bardzo dokładnie, co tam się znajduje, ale nie ma nic po angielsku. Jedzenie jest w sumie takie jak wszędzie. Cen w sumie nie ma nigdzie, ale na pewno jest tanio. Padam na miasto. Lubię poznawać nowe miejsca, bo właśnie to tak zostało niedawno zdobyte jako bardzo fajne miejsce, gdzie jest naprawdę przepyszne jedzenie i bardzo tanio. Tak samo mogłem tam coś spróbować do jedzenia, ale jakoś tam mnie coś nie zachęciło. Godzina już 11, najwyższa pora, żeby coś przekąsić, a tutaj pani ma naprawdę przepysznego kurczaka z ryżem i przepyszną świnkę z ryżem. Ma też inne pyszne dania, ale te są takie najbardziej popularne. I takie danie kosztuje tutaj 6 zł. Plus ewentualnie za jajko trzeba złotówkę dopłacić, jeśli się chce. Ja sobie wziąłem dodatkowo to 7 zł i naprawdę najadamy się tym daniem wystarczająco na maksa. Jest pełno super przypraw, bardzo dobrze smakuje, świeżutko wszystko zrobione tutaj przez panią, która jest w kuchni, lub pana, który czasami jest w kuchni. Oboje gotują bardzo dobrze. Ja jem dzisiaj tutaj, Emmie i Dorocie zabieram do domu. No i rozpoczynamy nowy dzień. Pataj! Dzisiaj mam wiele spraw do załatwienia, bo już załatwiłem bardzo dużą sprawę ze skuterem. Za chwilę muszę iść do banku załatwić kolejną sprawę, a jeszcze trzecia sprawa czeka mnie również z internetem, więc dzisiaj mam naprawdę sporo na głowie, więc dobre jedzenie dobrze mi zrobi. Dobrze już rozpoczęty dzień też już jest ok, bo wstałem wcześniej, a ja lubię wstawać wcześniej i coś zaczynać robić. Sprawa ze skuterem przeszła bardzo sprawnie, więc to już poprawiło mi mocno humor. Teraz zjem, no i pokonam kolejne wyzwania, które dzisiaj na mnie czekają. Ryż, pork, duże kawałki i na tym, na górze, on top, egg.
jajeczko i do tego aż mi już ślinka cieknie. Dołożymy zaraz jeszcze sporo przypraw. Och, i to będzie wyżerka.